Cześć, z tej strony Piotr Szłapa, akademiamuzyki.pl. Witam Cię w trzecim, ostatnim dniu gitarowego wyzwania Acoustic Guitar Challenge. Gramy kultowy utwór George'a Harrisona Why My Guitar Gently Weeps. W tym odcinku zdradzam również, jakie są zasady konkursu. Przypominam, że można wygrać ten piękny instrument firmy Sigma, ufundowany przez Sigma Guitars oraz sklep muzyczny Triton Music. Zasady konkursu są następujące. Na grupie Facebook Gitara Akustyczna Bez Tajemnic, link do tej grupy znajduje się pod tym filmem, umieść post w formie wideo, jak ćwiczysz konkursowy utwór. Interpretacja utworu, która najbardziej nam się spodoba, zostanie nagrodzona tym oto instrumentem. Wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone w następnym filmie tutaj na kanale, na grupie Facebook Gitara Akustyczna Bez Tajemnic oraz na fanpage'u sklepu Triton Music. Ok, przechodzimy teraz do części muzycznej. W poprzednich odcinkach pokazałem Ci pierwszą oraz drugą część utworu i dzisiaj nauczysz się, jak te części ze sobą połączyć. Zobacz, jak to zabrzmi. Tak właśnie to brzmi. I teraz spójrzmy na łącznik. Łącznikiem jest akord C dur z G w basie. Czyli łapiemy go w taki sposób. Trzeci palec na trzecim progu struny basowej E. Mały palec na trzecim progu struny A. Drugi palec na drugim progu struny D. I palec wskazujący na pierwszym progu struny B. Tutaj są puste struny G oraz wiolinowa E. I następnie mamy akordy, które były wcześniej, czyli Esus 4. Oraz akord E-dur. Jak wygląda rytmika? Czyli na przykład mogę to zagrać w taki sposób. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze raz. Czyli trzy uderzenia w dół. Dół, góra. I dół, góra. Zagram szybciej. I na akordzie Esus 4 na przykład 3 uderzenia w dół. I E-dur 3 uderzenia w dół. Zagram teraz całość. Ok, i kiedy ten łącznik zagrać? Ten łącznik zastępuje w pierwszej części utworu akord Denafis. Zagram to. I teraz jeszcze taka mała porada, jak płynnie przejść z motywu pierwszego do drugiego. Tutaj kluczem jest pusta struna A. Zobacz dlaczego. Kończę motyw pierwszy. I teraz, żeby szybko przejść do motywu drugiego, który jest dosyć trudny, gram pustą struną A. Jeżeli zdecydowałeś się na akord barowy, to w tym czasie, jak trwa A, łapię akord. Czyli jeszcze raz. O, i właśnie to mi pozwala przejść płynnie. Zagram szybciej. Ok, przechodzimy dalej. Teraz pokażę Ci, jak zagrać ten utwór inną techniką gry, czyli palcami. I tutaj uwaga, ja używam pazurka na kciuk. Jeżeli potrafisz nim grać, to załóż go, a jeżeli nie, to możesz po prostu grać palcami i też jest ok. Jeżeli nigdy wcześniej nie grałeś palcami, to bardzo polecam kilka poprzednich lekcji na tym kanale. Mamy lekcję Solidne Podstawy Fingerstyle, gdzie pokazuję, jak grać pazurkiem na kciuk. Mamy również lekcję, gdzie zupełnie od podstaw pokazuję, jak grać palcami. Także jeżeli nigdy nie grałeś wcześniej palcami, to prawdopodobnie trudno Ci będzie ten utwór zagrać, więc zacznij od konkretnych ćwiczeń, które są na tym kanale.
Okej, to co w takim razie wnoszą palce do naszej gry? Przede wszystkim instrument zabrzmi odrobinę cieplej niż kostka. Zobacz, jak to wygląda. I teraz najważniejsza zasada przy grze palcami jest taka, że kciuk odpowiada za struny basowe E, A, D. Czasem sporadycznie może zagrać G. Palec wskazujący przy grze, jak gramy akordy, odpowiada za strunę G. Palec środkowy za strunę B i palec serdeczny za strunę wiolinową E. Jeżeli gramy pojedyncze dźwięki melodii, to najczęściej gram palcem środkowym oraz jak melodia jest szybsza, to palcem wskazującym. Ok, to teraz zagram bardzo wolno palcami. Spróbuj zwrócić uwagę na wszystkie detale. Na pewno zauważyłeś, że złapałem na akordzie C-dur pazurek w ten sposób. Pazurek może imitować kostkę, czyli jak po prostu złapię go palcem wskazującym, to wtedy mogę nim grać dokładnie w taki sam sposób jak kostką, czyli na naszym akordzie C-dur. Tutaj jest również opcja zagrania techniką mieszaną, czyli na przykład mogę część uderzeń zrobić pazurkiem, a część palcem. Zobacz. Także to wszystko wpływa na klimat i dynamikę utworu. Ok, to przechodzimy do części bardziej zaawansowanej. Pazurek na kciuk lub po prostu palce umożliwiają zagranie tego utworu w bardziej skomplikowany sposób. Konkretnie zagramy gęściej bas. Zobacz, jak to zabrzmi. I teraz sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Gram bas w taki sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I na tle tego basu po prostu gram akordy i melodię. Zobacz. Tutaj troszeczkę zmodyfikowałem. Dodałem akord G-dur, który wcześniej się nie pojawił, czyli... Okej, tak właśnie to wygląda. Czyli ten sposób gry to już taki klasyczny fingerstyle, który gra Tommy Emmanuel. Dosyć trudny. Mamy tutaj taką sytuację, że dźwięk basu może być sam. Może być sama melodia. Lub możemy zagrać bas i melodię jednocześnie. I sztuka gry fingerstyle polega na tym, że po prostu w odpowiednim momencie gramy te komponenty. I wtedy wychodzi nam właśnie takie wrażenie grania całego zespołu. Czyli, że na tle basu są akordy i melodia. Przechodzimy dalej. Komplikujemy. Do tego można dodać coś jeszcze. Akcent perkusyjny. Zobacz, jak to zabrzmi.
pewno zauważyłeś, że nie grałem akcentów w taki nachalny sposób, on nie pojawiał się za każdym razem. Właśnie to jest kwestia już takiej indywidualnej interpretacji utworu, która powoduje, że finalnie utwór zabrzmi dobrze. I teraz krótko ci opowiem, jak ten akcent zrobić. Są dwa sposoby, żeby go wykonać. Pierwszy sposób jest taki, że uderzamy pazurkiem lub kciukiem. Czyli po prostu to jest energicznie uderzenie pazurkiem w strunę. I wtedy wydobywa się taki dźwięk. Tutaj bardzo przydaje się również tłumienie, tak? Czyli w jednym momencie dotykam tą częścią dłoni strun basowych i uderzam energicznie pazurkiem w strunę. Także to jest jeden ze sposobów. I drugi sposób jest bardziej skomplikowany. Możemy uderzyć pazurkiem i jednocześnie wyprostować palce, na przykład tylko wskazujący albo wskazujący i środkowy. Zobacz, jak to zabrzmi. Uwaga. O. Czyli taki ruch. I właśnie te dwa sposoby tworzenia akcentu perkusyjnego w fingerstyle są bardzo popularne i polecam szybko się ich nauczyć i oczywiście dołączyć do swojej codziennej gry. Okej, to czas na duże podsumowanie. Zagram kompletny utwór techniką kostkowania. Tak właśnie wygląda kompletny utwór Why My Guitar Gently Weeps. Kończymy gitarowe wyzwanie Acoustic Guitar Challenge. Zachęcam do udziału w konkursie, czekam na Twoje zgłoszenie i mam nadzieję, że ten instrument firmy Sigma trafi właśnie do Ciebie. Wyniki konkursu będą już w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!